znajdujemy się w dobudowanej części istniejącej już siłowni w miejskiej hali widowiskowo-sportowej. Tam oczywiście taka część już też istniała, związana z strefą fitness, strefą siłową. Natomiast tego miejsca było dosyć mało, ciasno opakowane te wszystkie sprzęty służące do ćwiczeń. I projekt już kilka lat temu budowlany powstał, który czekał na realizację, doczekał się w tym roku i rzeczywiście znajdujemy się w tej chwili już w tej gotowej, dobudowanej części siłowni. Jeszcze bez wyposażenia, jeszcze bez sprzętu trwają w tej chwili formalności związane z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie tej części. Jak tylko uzyskamy, kwestia 2-3 tygodni powinno się to wszystko zakończyć. Wówczas oczywiście ten sprzęt zostanie przeniesiony, fitness przede wszystkim do tej części. Zostaną też zakupione nowe urządzenia służące ćwiczeniom i zacznie to funkcjonować. Mam nadzieję, że spełni oczekiwania osób, które będą chciały z tej części korzystać, bo jest to już wykonane troszeczkę inaczej niż ta część istniejąca. Duże okna, które za mną są w tle, piękny widok na zatokę. To mam nadzieję spowoduje, że te ćwiczenia będą dużo bardziej przyjemne i komfortowe, bo mamy też klimatyzację. Ona objęła całą część, tą istniejącą również. To na pewno też ułatwi, szczególnie w okresie letnim, kiedy słońce będziemy mieli właściwie też przez cały dzień w tej części, ale nie będzie to odczuwalne, bo będzie je pięknie widać. Natomiast to będzie na pewno temperatura taka, która ćwiczeniom będzie sprzyjała. Tą inwestycję finansujemy z dwóch źródeł, oczywiście w części z budżetu gminy, ale niewielkiej części, bo tutaj główną część dofinansowania uzyskaliśmy w ramach programu inwestycji strategicznych Polski Ład. To właśnie ta inwestycja została uznana za wartą wsparcia i otrzymaliśmy właśnie z Polskiego Ładu prawie 500 tysięcy złotych. Całość kosztów wyniosła blisko 600 tysięcy.